No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o kosmetykach. Obiecałem wam jakiś czas temu, że pokażę wam produkty od marki Flaw, które ja dostałem na urodziny od mojej siostry, którą doskonale znacie. Także trochę sobie je potestowałem, trochę już mam wyrobioną opinię na ich temat. W zasadzie już trochę, no już dłuższy czas, tak naprawdę ponad 3 tygodnie. I tyle mi to zajęło, bo ciężko było mi wyrobić sobie o nich jakąś opinię, ale stwierdziłem, że już lepiej albo już gorzej nie będzie, więc myślę, że to jest czas, żeby coś o nich opowiedzieć, o moich jakby wrażeniach po stosowaniu ich. Więc jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam was bardzo serdecznie na odcinek. Przede wszystkim zmieniłem miejsce, dlatego że jest dzisiaj strasznie gorąco, jest sobota, kiedy to nagrywam, jest 32 stopnie na zewnątrz. Akurat w tym miejscu jest jakby najbardziej tak chłodno. Więc nawet dzisiaj sobie nie robiłem nic z twarzą do nagrywania, bo stwierdziłem, że nie ma to sensu, bo i tak będę zaraz cały mokry, więc po co? Mam łącznie dwa produkty. Mam tutaj peeling do twarzy i ust i mam to, co najbardziej mnie ciekawiło, to są te mleczka do twarzy. Opowiem może najpierw o peelingu. Peeling, który mam, to jest Exotic Kiwi, zwał jak zwał. W każdym razie to zielone i to jest oczywiście kiwi, które jest zrobione z naturalnych składników. Jest to peeling cukrowy, ponieważ mogę to stwierdzić potem, że jest słodki. On w środku wygląda w ten sposób, tutaj macie taką dodatkową zawleczkę, co jest bardzo fajne, bo ta zawleczka akurat pasuje do tego i nie lata po całym opakowaniu. Przede wszystkim on pięknie pachnie, po prostu on ma tak orzeźwiający zapach, po prostu gdyby to był napój, to piłbym to hektolitrami. Tutaj macie ewidentnie widać, że tu są w środku pestki kiwi. Dodatkowo, one też zdzierają. Ogólnie peeling jest dosyć gruboziarnisty, jak dla mnie, jest dosyć ostry, ale jakby nie przeszkadza to specjalnie w użytkowaniu, bo on też dosyć fajnie się rozpuszcza, także bardzo fajnie masuje twarz, no i przede wszystkim robi to, co ma robić, fajnie wygładza tą buzię i zrywa ten martwy na skórę, także swoje zadanie naprawdę bardzo fajnie spełnia. On nie jest jakoś specjalnie pieniący się, także naprawdę spoko, bo to nie jest tak, że... Czyli nie mamy czegoś takiego, że jak myjemy buzię, to i tak cała jest w pianie, a gdzie niegdzie są drobinki. Nie, to jest jakby sam peeling, tak jak są peelingi do ciała. Ten jest akurat do twarzy i do ust. Jest napisane, że jest wegański, naturalny i zastanawiam się, czy on jest jadalny, aczkolwiek nie chcę próbować. Jeżeli wiecie, to dajcie mi w komentarzu znać. Bardzo chętnie się dowiem. Także jeżeli chodzi o peeling, to na pewno będę chciał spróbować jeszcze inne. Ten jest naprawdę bardzo fajny, mogę go z czystym sercem polecić, także bardzo fajny w użytkowaniu. Akurat tutaj jest taki mały pojemniczek, ale sam w sobie produkt jest naprawdę bardzo wydajny. On jest w formie takiej jakby bardziej galaretki i ogólnie naprawdę nie trzeba go specjalnie dużo nakładać, żeby sobie umyć całą twarz. Także jest naprawdę wydajnym produktem za tak naprawdę niewielką cenę. Teraz coś, co najbardziej mnie ciekawiło, a najbardziej mnie, nie wiem, zawiodło, rozczarowało, może też niekoniecznie, ale to nie jest to, czego ja się spodziewałem w 100%. Ja mam akurat opakowanie takich trzech tych mleczek i tutaj mamy tak. Różowe mamy nawilżające, ono jest malinowe, przepięknie pachnie. Mamy jagodowe, to jest takie wygładzające, kojące, łagodzące. To jest właśnie tego typu mleczko. I to, które... na które ja najbardziej liczyłem, to jest mleczko matujące, zielona herbata. Także opowiem za chwilę o wszystkich trzech. Zacznę może od tego łagodzącego. To łagodzące też przepięknie pachnie, nie jest jakoś specjalnie klejące, szybko się wchłania. Ja je stosuję sobie na twarz po ogoleniu po prostu. I jeżeli mam być szczery, to naprawdę fajnie działa, bardzo ładnie łagodzi podrażnienia, jakby sprawia, że one nie są takie uporczywe, mega czerwone, czy jakieś takie, wiecie, krostki brzydkie, takie uczulenie, jak wyskakuje po goleniu. To jest bardzo fajne do zastosowania potem, bardzo ładnie pachnie, nie tworzy takiej lepkiej, niefajnej warstwy, jak dla mnie, i naprawdę nie trzeba go dużo, żeby on faktycznie zaczął działać i żeby go sobie rozsmarować, no u mnie akurat tutaj na policzki i na szyi. Także naprawdę wystarczy mi raptem kilka kropel, on jest w szklanej butelce, wszystkie są tutaj w szklanej butelce ze szklaną pipetką, są takie dosyć gęste, dlatego też bardzo fajnie się rozprowadzają. Także jeżeli chodzi o to łagodzące, to naprawdę uważam, że jest warte uwagi. Naprawdę fajnie się je stosuje, także naprawdę polecam. Oczywiście każdy z tych produktów, każde mleczko, ja akurat miałem w zestawie trzech, ale można kupić każdy z nich osobno, także to nie jest tak, że musicie wziąć od razu trzy. Teraz to różowe. Ono ma mieć działanie nawilżające, ale też jest delikatnie łagodzące. W każdym razie też bardzo fajnie się je stosuje, naprawdę ładnie odświeża buzię, rozświetla ją dodatkowo, także taki naprawdę spoko produkt. W ogóle one wyglądają trochę jak takie, wiecie, jakiś włos, jak takie, wiecie, butelki dla dzieci trochę, takie kumacie. Niemniej jednak też przepięknie pachnie.
malinami. Jest taki naprawdę fajny, świeży zapach. Można sobie go mieszać z podkładem, tak jak to jest tutaj napisane, że może było osiągnąć jeszcze lepszy efekt. Ale jeżeli chodzi o nawilżenie, to faktycznie jest to takie przyjemne. Tylko też polecam stosować małą ilość ze względu na to, że można trochę przedobrzeć i w pewnym momencie może się po prostu zbyt długo wchłaniać przez to, że jest gęste i tworzy taką lepką warstwę. Ona znika oczywiście po jakimś czasie, aczkolwiek tak jak mówię, też stosować tylko kilka kropel, 2-3 krople i to sobie wklepać w twarz. No jakby tutaj przy tym borówkowym, a nie jagodowym, ja się wcześniej pomyliłem, borówkowym stosuję tego mało, no bo ja tylko chcę sobie załagodzić tę twarz po goleniu. No a tutaj jeżeli chcę nawilżyć, to jednak stosuję to na całą twarz, ale też nie za dużo. Naprawdę to, co powiedziałem, czyli 2-3 krople starczą, a działanie naprawdę jest spoko. I teraz to trzecie mleczko, ostatnie, czyli to matujące. A matujące chyba tylko z nazwy, ponieważ to jest produkt, który najbardziej mnie zawiódł. Ja nie wiem, ile razy ja już robiłem do niego podejście, nie wiem, ile razy ja stosowałem go w różnych proporcjach i za każdym razem efekt był ten sam, że moja twarz jeszcze bardziej się świeciła i mam wrażenie, robiła się bardziej tłusta niż matowa. Nie wiem, jak to się stosuje w takim razie, żeby osiągnąć ten efekt. Nie wiem, czy to trzeba specjalnie zmieszać z czymś, czy to po prostu ma tylko zwężyć pory i sprawić, że nie będziemy się jakby bardziej wyświecać albo bardziej, nie wiem, tłuścić na twarzy w ciągu dnia niż bez tego produktu. Ale w każdym razie jakby to nie jest efekt, którego ja się spodziewałem. Co mam tutaj na myśli? Ja się spodziewałem tego, że ja sobie posmaruję na oczyszczoną, na czystą buzię, to sobie wklepię w twarz i po prostu nie będę się tak jakoś mega świecił. Będę po prostu, no po prostu matowy, jak po kremie takim matującym czy czymś takim. A to nie uzyskuję takiego efektu dzięki temu i już próbowałem nawet w różnych proporcjach. Mówię, może dałem tego za dużo, może to dlatego, ale no nie, no bo nawet jak ja jedną kroplę rozsmarowałem sobie na całej twarzy, na czole i nosie właściwie, czyli tylko tutaj w tej strefie T, to i tak ten efekt był taki sam, że to wszystko się tutaj błyszczało i ja musiałem to wycierać chusteczką. Więc jakby no, nie wiem, czy coś robię źle, nie wiem, czy to po prostu takie jest, czy to jest po prostu pic na wodę. Może jeszcze dam temu szansę, jak dla mnie na tą chwilę to po prostu nie działa i to dla mnie wcale nie jest matujące. Mogę bardziej powiedzieć, że to jest takie, nie wiem, orzeźwiające, fajne, żeby sobie coś wklepać w twarz, ale generalnie, żeby to matowiło, no nie. I to już są wszystkie produkty, jakie miałem Wam do pokazania, jakie ja dostałem, jakie testowałem. Bardzo ciekawi mnie jeszcze ten taki jogurt do ciała, ten balsam, bo słyszałem od koleżanki, którego stosuję, że jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dobry i szybko się wchłania, czyli nie robi takiej tłustej warstwy, przez którą zaraz się pocimy. Więc tego jestem też ciekawy, na pewno dam Wam znać. Jak nie nagram o tym filmu, to na pewno nagram to na story na Instagramie. Link do mojego Instagrama macie oczywiście w opisie. Dajcie znać, jakich produktów Wy używaliście. Napiszcie mi w komentarzu, co o nich sądzicie. Napiszcie mi przede wszystkim o tym mleczku matującym, bo chętnie poznam Waszą opinię na jego temat. Może ja coś robię źle, napiszcie mi, jak to się powinno stosować poprawnie wobec tego. Bardzo chętnie się dowiem. No i to właściwie wszystko, co ja mam do powiedzenia na temat tych produktów. Także dzięki raz jeszcze serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jakich produktów Wy używaliście, co o nich sądzicie, tak jak prosiłem o to wcześniej. No i przede wszystkim zostawcie jeszcze po sobie łapkę, zostawcie po sobie oczywiście subskrypcję, aby być ze mną na bieżąco i na bieżąco śledzić, co się tutaj u mnie dzieje. A teraz kończę, bo muszę włączyć wiatrak, bo jest mi już gorąco, a musiałem go wyłączyć, żeby nie było słychać szumienia na nagraniu. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się, na razie, cześć!